opowiadałam Wam już o tym, co może się dziać na Waszych podłogach. W salonie winylowni, jak sama nazwa wskazuje, mamy winyle, które możemy kłaść nie tylko na podłogi, jak się okazuje, ale również na ściany, a nawet na sufit. Ale ponieważ jesteśmy dzisiaj przy ścianach, to oczywiście, jak zwykle ostatnio, pojawia nam się bardzo modny materiał, a mianowicie lamele, ale tym razem są to lamele na filcu, co oznacza, że tak naprawdę dużo mocniej wyciszają naszą przestrzeń. Możemy stworzyć sobie studio nagraniowe, jeżeli na przykład komponujemy w domu, możemy wyciszyć swoje sypialnie, czy też pokoje dziecięce, czy też salony. Dzięki temu, że są na filcu, to ta wyciszenie, ten dźwięk jest dużo mocniej pochłaniany. Mamy kilka możliwości kolorystycznych, no i co ważne, piękny rysunek usłojenia drewna. Ale to, na co chciałabym zwrócić szczególną uwagę w salonie winylownia, to wielkoformatowe, wodoodporne płyty Rocco Tiles o wymiarach 280x123, bardzo cieniutkie, mają tylko 4 mm, występują w różnym wzornictwie, mogą być imitacją kamienia, mogą być imitacją drewna. Możliwości tak naprawdę w salonie winylownia macie bardzo dużo. Charakteryzują się przede wszystkim tym, że jak wspomniałam, są wodoodporne, co oznacza, że mogą znaleźć się w łazience na Waszej ścianie, ale nie tylko, bo mogą również zamieszkać na podłodze, również na ogrzewaniu podłogowym. Być może dla wielbicieli różnych klimatów industrialnych ten rodzaj imitujący rdze będzie świetnym wyborem. Bardzo ciekawym rozwiązaniem przy tych płytach i być może świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy panikują przed remontem łazienki, może być fakt, że możemy je położyć na istniejące już płytki. Więc wyobraźcie sobie, że tak naprawdę w ciągu jednego dnia albo dwóch macie zupełnie nową, wyjątkową łazienkę, a ponieważ wzorów jest bardzo dużo, to wybierzecie taki, który gra w Waszej duszy i stworzycie nową, nie do poznania łazienkę, która zachwyci i Was, i Waszych domowników, i przyjaciół.